Naszym gościem jest dzisiaj Mirosław Tasiński, wiceprezes Zakładów Azotowych Kędzierzyn, Grupa Azoty. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. 78 milionów to dużo czy mało? Ja myślę, że 78 milionów, mówimy tutaj o wyniku netto, to jest... O zysku. O zysku netto. Zysk już taki goły, już taki odarty ze wszystkich tych tak. dodatkowych elementów. Czystego zysku 78 milionów za zeszły rok. Dobry wynik. Zeszłego roku. No ale przyzwyczaiły nas zakłady do jeszcze lepszych wyników, więc teraz czy to realia się tak zmieniły, czy co się zmieniło? To znaczy, komentując jak gdyby 2014 rok, to należy też wskazać, że jakby nie zdarzenie jednorazowe, jakim był odpis aktualizacyjny na instalację bezwodnika kwasu wtalowego, to blisko 40 milionów, to by ten wynik był wyższy i EBITDA, która jest takim wyznacznikiem, szczególnie dla instytucji finansowych, czyli wynik EBITDA, byłby powyżej 200 milionów. Także myślę, że ten rok 2014... Powyżej 200 milionów EBITDA, tak? Tak. No to już jest fenomenalny wynik. Tak, tak. I dlatego podkreślę tutaj, że zachowujemy wskaźniki finansowe na dobrych poziomach. Jak gdyby wyjaśnijmy cały czas... naszym telewizom, że te 40 milionów odpisu to jest taki zapis księgowy, tak? On musi tak. pogorszyć wynik, chociaż kasy nie ubywa, tak? Z wydatkowaniem cashu. To jest zapis memoriałowy, osiada to w kosztach, aczkolwiek nie ma wpływu na cash, na politykę finansową spółki. Co się stanie z tym zyskiem? On pójdzie do Tarnowa, zostanie w Kędzierzynie? Znaczy zawsze co do zysku, do podziału zysku, tutaj decydujący głos ma akcjonariusz i on zdecyduje ostatecznie na walnym zgromadzeniu co do podziału tego zysku. Od kilku lat jest taka polityka w grupie 60 do 40, tak? Część pieniędzy zostaje w firmie, część pieniędzy idzie jako dywidenda. Należy się spodziewać utrzymania tej tendencji, czy coś się zmieniło? Znaczy, tak jak powiedziałem, tutaj żadnych jakichś zasadniczych zmian nie ma, jeżeli chodzi o 2014 rok i bieżącą sytuację, także myślę, że może być podobnie, ale tak jak powiedziałem, jest to decyzja akcjonariusza. Azoty są na etapie dużych inwestycji. To jest elektrociepłownia, ale nie tylko, tak? Ten rok będzie najdłuższy przestój remontowy. Będzie się działo, tak? Rozumiem, że na to pieniądze firma ma i sobie poradzi. Czy potrzebuje kredytu, czy potrzebuje pożyczki ze spółki matki? Jak to wygląda? A czy jak Państwo wiedzą, w zeszłym roku podpisaliśmy umowę z głównym wykonawcą, jeżeli chodzi o naszą kluczową inwestycję, jaką jest elektrociepłownia. Przypomnę, że zaciągnęliśmy kredyt na 256 milionów, oczywiście do wykorzystania w trakcie całej inwestycji. Także tutaj mamy zapewnione finansowanie na tą inwestycję kluczową dla nas. I jak myślę, tutaj możemy patrzeć na ten rok bardzo spokojnie. Myślę, że mamy zapewnione finansowanie co do działalności. Zresztą ten nasz program inwestycyjny tego roku to jest ponad prawie 200 milionów, 280 milionów. Także tutaj mamy duże plany. Oczywiście ta EC jest głównym naszym zadaniem tego roku i najbliższych dwóch lat. No ale też wezmę amoniaku tu w tym roku, tak? Tak, tak. Mamy szereg jak gdyby takich, ale mówię, tutaj wymieniam tą kluczową naszą inwestycję. Też finansowaliśmy i finansujemy OxoViflex. To jest nasza inwestycja, która się rozpoczęła w zeszłym roku. Jest to dla nas też kluczowy produkt dla naszego segmentu Oxoplastu. No czyli, jak rozumiem, same pozytywne informacje. Czy coś niepokoi? Myślę, że na bieżąco analizujemy sytuację, jeżeli chodzi o i segment nawozów, i oksoplastu, i nie odnotowujemy jakichś zagrożeń czy ryzyk związanych. Zawsze jest takie pytanie przy wynikach finansowych, która noga przyniosła więcej pieniędzy? To oksoplast czy nawozy? Znaczy, ja myślę tak, że jak Państwo wiedzą, te dwa segmenty, jeżeli chodzi o przychody, to są porównywalne wielkości. Aczkolwiek no, muszę podkreślić, że nawozy jak gdyby osiągnęły lepsze wyniki w stosunku do oksoplastu, jeżeli mówimy o 2014 roku. Rolnicy mają pieniądze z dopłat unijnych i inwestują je także w nawozy. Znaczy, myślę, że my skutecznie jak gdyby lokujemy nasze produkty i tutaj też trzeba powiedzieć, że jakość naszych produktów też znajduje odzwierciedlenie w rynku i w naszych wynikach. No to tylko sobie tego życzyć w kolejnych latach. Pieniądze rolnicy będą mieli prawdopodobnie. Natomiast mnie jeszcze interesuje, czy te wyniki finansowe dają jakby asum do myślenia w perspektywie tak pięcioletniej, powiedzmy. Czy te wyniki się utrzymają? Należy się spodziewać spadku, bo sytuacja na rynkach zagranicznych łatwa nie jest. Czegoś Państwo się oczekujecie? Znaczy myślę, że tutaj nie przewidywałbym jakichś spadków. Mamy oczywiście ustalony
plan wieloletni, jeżeli chodzi o nasze zamierzenia inwestycyjne, ale to wiąże się też z tym, że prognozujemy pewne wielkości w perspektywie nawet tych 5 lat. Oczywiście o wielkościach tutaj nie mogę mówić, ale... Miałem nadzieję, że trochę uchyli pan rynku tajemnicy. Ale mamy jak gdyby ten temat przemyślany i zaplanowany. To jeszcze jedna kwestia, która ostatnio rozpala emocje. Umowa o wolnym rynku między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Czy tam, ja pytałem w Brukseli o tę umowę, to okazuje się, że tam jest więcej wyjątków niż tych norm otwartych. No ale temat chemii nie jest tym, o którym się mówi najwięcej. I czy tam po cichu, że tak powiem, nie zostaną wpuszczone firmy amerykańskie, które mogą dzisiaj stanowić takie samo zagrożenie, jak do tej pory ze strony firm ze wschodu obawialiśmy się, bo po prostu mają tani gaz łupkowy. Znaczy wiadomo, że analizujemy sytuację i też mamy to na uwadze, ale jak czas i historia pokazuje, na razie jako chemia radzimy sobie całkiem nieźle. Potwierdzają to nasze wyniki za ostatni rok i za ostatnie lata, także myślę, że patrzyłbym ze spokojem na tą przyszłość. No to my też będziemy patrzeć ze spokojem i oby to się wszystko toczyło tak jak do tej pory. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.